Czego uczy mnie Biblia w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 41. Do Józefa zaś faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko? Nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry, jak ty, ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń Twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę większy od ciebie. Nad to, rzekł Faraon do Józefa, oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem rzekł faraon do Józefa: Jam jest faraon, lecz bez twego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. Pierwsza księga Mojżeszowa, 41 rozdział, 39 do 44 wersetu. Józef jest cudownym obrazem Chrystusa. Nie był to zwykły awans. Kolejność wydarzeń, które doprowadziły ostatecznie do tego wywyższenia, pokazuje wyraźnie, że wszystko było kierowane ręką Bożą. Jednocześnie we wszystkim widzimy trafny obraz cierpień i chwały pana Jezusa. Józef został wyciągnięty ze studni i wyprowadzony z więzienia, do których wrzuciły go zazdrość jego braci i niesprawiedliwy wyrok pogan, by stać się rządcą, rządcą Egiptu. Nie tylko to zresztą. Na tej drodze miał stać się kanałem błogosławień dla Izraela, tym, któremu Izrael oraz cała ziemia zawdzięczały swe utrzymanie. To wszystko wskazuje wyraźnie na Chrystusa. Trudno o wyraźniejszy i wierniejszy obraz. To wszystko wskazuje wyraźnie na Chrystusa. Trudno o wyraźniejszy i wierniejszy obraz. Widzimy, jak człowiek za sprawą człowieka zostaje zaprowadzony na miejsce śmierci, oraz jak później za sprawą Bożą zostaje z niego wydobyty i podniesiony do najwyższej godności i chwały. Mężowie Izraelscy, posłuchajcie tych słów: Jezusa Narzaleńskiego, męża, którego Bóg wśród Was uwierzytelnił przez wszystkie, przez czyny niezwykłe. Cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił. Jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dzieje apostolskie, drugi rozdział 22 do 24. Wersetu. Oprócz wymienionych uprzednio aspektów w życiu Józefa miały miejsce dwa wydarzenia, które czynią z niego jeszcze pełniejszy obraz Chrystusa. Są to zawarcie związku małżeńskiego oraz ponowne spotkanie z braćmi. Kolejność wydarzeń jest następująca. Najpierw Józef. Przedstawia się swym braciom jako posłaniec ojca. Ci odrzucają go i, co się tyczy ich zamiarów, rzucają go do miejsca pewnej śmierci. Bóg wydobywa go stamtąd i stawia na najwyższym stanowisku, wynosząc o najwyższej godności. Jako człowiek obdarzony chwałą i dostojeństwem, otrzymuje żonę i, gdy jego bracia leżą złamani nędzą jego u jego stóp, Daje się im poznać, uspokaja ich serca i wprowadza ich w błogosławieństwa. Co więcej, staje się ich, ich kanałem, staje się kanałem, którym płynie błogosławieństwo dla całej ziemi. Dlatego tutaj kluczowa kwestia jest taka, że mamy do czynienia z towarzyszką jego chwały. Zwróćmy uwagę na zawarcie małżeństwa przez Józefa oraz przywrócenie braci Józefa do stanu społeczności z nim. Cudzoziemka, która została żoną Józefa, jest obrazem Kościoła Bożego. Chrystus przedstawił się Żydom i gdy został przez nich odrzucony, zajął swe miejsce na wysokości, skąd zesłał duch a świętego. Aby zebrać dla siebie zgromadzić, zebrać dla siebie zgromadzenie wybranych ze świata ludzi, Kościół, zbór, zgromadzenie, na który składają się Żydzi i Pogania, którego przeznaczeniem jest zjednoczenie z Nim w Jego olśniewającej chwale. Rozważaliśmy to już zajmując się rozdziałem 24 pierwszej księgi mojżeszowej. Ale trzeba wspomnieć jeszcze o kilku aspektach. Po pierwsze, należy zauważyć, że egipska żona Józefa była związana z nim w jego chwale. Żona Józefa symbolizuje Kościół zjednoczony z Chrystusem w chwale, podczas gdy żona Mojżesza reprezentuje Kościół zjednoczony z Chrystusem w czasie jego odrzucenia. Złączona z nim najmocniejszą więzią Dzieliła z nim wszystko, zajmowała poufałe miejsce w jego bliskości, które było zarezerwowane jedynie dla niej. Tak samo jest z kościołem, oblubienicą baranka jest on gromadzony jedynie ku Chrystusowi by uczestniczyć zarówno w jego odrzuceniu jak i w jego chwale. Stanowisko Chrystusa wyznacza również stanowisko jego Kościoła i stanowisko to powinno nieustannie charakteryzować wszystkie jego ścieżki. Jesteśmy zbierani wokół Chrystusa tylko jako tego wywyższonego chwale, a nie uniżonego tu na ziemi. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak mówi Drugi List do Koryntian, 5 rozdział, 16 werset. Punktem zbornym Kościoła jest jedynie Chrystus. Wy chwale. Zrozumienie tej zasady ma znaczenie znacznie większe i ma znacznie większy wpływ na naszą praktykę, niż to się może wydawać na pierwszy rzut oka. Zamiarem szatana, którego osiągnięcie aż nadto ułatwia mu skłonność naszych serc, jest to, byśmy nie osiągnęli wyżyn myśli bożych. A to zwłaszcza, co się tyczy centrum naszego zjednoczenia jako chrześcijanie. Wielu jest zdania, że to krew baranka stanowi owo centrum. To prawda, że krew Chrystusa daje każdemu wierzącemu z osobna miejsce w obecności Bożej jako czciciel i że stanowi ona dlatego podstawę naszej społeczności z Bogiem. Gdy mówimy o centrum naszego zjednoczenia jako kościół, nie powinniśmy nigdy tracić z oczu prawdy, że Duch Święty zbiera nas wokół zmartwychwstałego, wywyższonego w chwale Chrystusa. Fakt ten nadaje naszemu zjednoczeniu jako chrześcijanie wzniosły i święty charakter. Gdy tylko stajemy na niższym gruncie, stajemy się sektą lub partią. Gdy zgromadzamy się wokół jakiegoś przykazania słowa, danej prawdy, jakże ważną by też nie była i której nie można nic odebrać, czynimy naszym centrum coś niższego niż Chrystus. Dlatego bardzo ważne jest, byśmy przyjrzeli się praktycznym następstwom zgromadzania się wokół zmartwychwstałej i uwielbionej głowy Kościoła. Gdyby Chrystus przebywał na Ziemi. Musielibyśmy zgromadzać się zgodnie z tym wokół Niego, ponieważ jest On w niebie, Kościół utrzymuje charakter zgodny z Jego stanowiskiem, jakie tam zajmuje. To właśnie dlatego Chrystus mógł powiedzieć: Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata oraz i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Tak mówi nam Ewangelia według Jana, 17 rozdział, 16 werset i 19 werset. Tak też czytamy w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, 4 do 5 wersetu: Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Wy, kapłaństwo święte, by składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Gdy zgromadzamy się do Chrystusa, to musi odbywać się to zgodnie z Jego istotą i z miejscem Jego przebywania. I im lepiej pojmiemy to przez kierownictwo Ducha Świętego, tym lepiej będziemy wiedzieć, jak powinniśmy się teraz zachowywać. Żona Józefa nie została złączona z Józefem przebywającym w studni czy w więzieniu, lecz z Józefem podniesionym do godności rządcy całego Egiptu. Z pewnością nie trudno nam zrozumieć, że jedno różni się diametralnie od drugiego. Dalej czytamy a zanim nastał rok głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie. Tak mówi pierwsza Mojżeszowa. 41, 50. 50. werset 41 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Zbliżał się czas udręki, ale wcześniej... Unaocznił się owoc jego związku z jego żoną. Dzieci, które podarował mu Bóg, zostały powołane przed nastaniem strasznego ucisku. Tak też będzie z kościołem. Wszystkie członki ciała zostaną powołane i całe ciało zostanie zjednoczone ze swą głową w niebie, zanim rozpocznie się wielki ucisk, który ma przyjść na całą Ziemię, jak to informuje nas. Ewangelia według Mateusza, 24 rozdział, 21 werset i warto to porównać z objawieniem 3 rozdział, 10 werset. Odnowa braci Józefa jest także znacząca. Dlatego zajmijmy się spotkaniem Józefa z jego braćmi. W tej scenie. W tej scenie rozpoznamy różne aspekty, które w zadziwiający sposób zgadzają się z historią Józefa w czasach końca i z historią Izraela w czasach końca. W czasie, gdy Józef przebywał z dala od swych braci, ci przechodzili przez głębokie i bolesne wyrzuty sumienia, wyrażają je w słowach: Zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu. Bo widząc, widząc utrapienie jego duszy, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go. Dlatego przyszło na nas to utrapienie. Wtedy odezwał się Ruben i mówiąc: Czy nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko chłopcu, lecz nie usłuchaliście? Otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 42 rozdział 21 do 22 wersetu i dalej czytamy w rozdziale 44. Wtedy powiedział Juda: Cóż mamy powiedzieć panu naszemu? Cóż mamy rzec? Jak mamy się usprawiedliwić? Bóg odsłonił winę sług twoich. Tak 44 rozdział pierwszej mojżeszowej. Nikt nie jest takim nauczycielem, jak Bóg. On jedynie potrafi wywołać w sumieniu prawdziwe poczucie grzechu i doprowadzić duszę do pełni świadomości jej stanu. W jakim się znajduje wobec niego? Człowiek beztrosko żyje w swych grzechach i nagle musi przechodzić przez bolesne doświadczenia, które stają się do zniesienia jedynie dzięki osładzające, osładzającej je odkupieńczej miłości. Bracia Józefa w najśmielszych marzeniach nie wyobrażali sobie, że ich zachowanie wobec Józefa mogłoby być dla nich tak, Błogosławione w skutki. Pochwycili go i wrzucili go do studni. Potem zasiedli do posiłku. Tak było. I było to opisane w pierwszej mojżeszowej. 37 24 do 25. Biada tym. Którzy piją wino z czasz ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami, lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Tak mówi Amos, szósty rozdział, pierwszy i szósty werset. Bóg w swoim czasie wzbudził u nich głębokie zasmucenie i poruszył ich sumienia w cudowny sposób. Mijały lata, i bracia Józefa mogli wmówić sobie, że wszystko jest w najlepszym porządku. Wtedy to nastało siedem lat głodu. Co to miało znaczyć? Kto sprowadził ów głód na ziemię i w jakim celu? Jakże cudowną i niepojętą jest mądrość Boga. Klęska głodu dotyka Kanaan, sprowadzając winnych braci do Egiptu, do stóp tego, którego niegdyś tak źle potraktowali. Jakże wyraźnie widzimy w tym palec Boży. Oto stoją głęboko dotknięci w swych sumieniach i przekonani o ogromie swej winy, w obecności człowieka, w obecności męża, którego wrzucili do studni, ich grzech odnalazł ich i to w obecności Józefa, wobec którego zgrzeszyli. Błogosławione miejsce. Wtedy Józef nie mógł już się opanować dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego. I. Zawołał, wyprowadźcie wszystkich ode mnie, i nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Tak czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej, 45, rozdział, werset pierwszy. Żaden z obcych nie otrzymał pozwolenia, by być świadkiem tej sceny, bo jakiś obcy mógł ją zrozumieć. Widzimy w niej. Z działaną przez Boga świadomość grzechu w obecności Bożej Łaski, a gdzie te dwie się spotykają, gdzie się te dwie spotkają, tam każda sprawa zostaje natychmiast uregulowana. Józef zajrzekł do braci swoich: Zbliżcie się, proszę, do mnie, a gdy się zbliżyli, rzekł: Jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu, bo już dwa lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie pięć lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. I to jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 45 rozdział, wersety 4 do 8. Jest to czysta łaska, łaska, która uspokaja obciążone sumienie. Ponieważ bracia Józefa już sami osądzili siebie za popełnione zło, Józef mógł wlać pokój do ich zasmuconych serc. Widzimy w tym piękny obraz tego, co Bóg w przyszłości uczyni z Izraelem. Gdy spojrzą na tego, którego przebili i gdy będą nad nim biadać, jak mówi księga Zachariasza, 12 rozdział 10 werset. Wtedy to doznają autentyzmu łaski Bożej, jak również oczyszczającej mocy źródła, które zostanie otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości, jak mówi księga Zachariasza 13.1. W dziejach apostolskich 3 widzimy, jak działający w Piotrze Duch Boży stara się wywołać u Żydów przekonanie o popełnionym przez nich grzechu. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg Ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych czego my dziś jesteśmy świadkami. Tak jest napisane przecież w dziejach. Trzeci rozdział od trzynastego do piętnastego wersetu. Słowa te miały włożyć Żydom w usta wyznanie braci Józefa. Doprawdy my jesteśmy winnymi na takie wyznanie łaska odpowiada a teraz bracia wiem że w nieświadomości działaliście jak i wasi przełożeni bóg zaś wypełnił w ten sposób to co zapowiedział przez usta wszystkich proroków że jego Chrystus cierpieć będzie przeto upamiętajcie i nawróćcie się aby były zgładzone grzechy wasze aby nadeszły od pana czasy ochłody tak czytamy w dziejach apostolskich Trzeci rozdział, wersety 17 do 20. Najpierw widzimy, że co się tyczy zamordowania Chrystusa, Żydzi naprawdę zupełnie pofolgowali obecnej w ich sercach nienawiści, jak w przypadku braci Józefa. Jednocześnie łaska Boża względem każdego z nich osobna objawia się w tym, że to tragiczne wydarzenie zostaje przedstawione jako zarządzone odgórnie przez Boga, ku ich błogosławieństwu i uprzednio zapowiedziane jest to doskonała łaska, która przewyższa zdolność pojmowania, aby móc osobiście zażywać tej cudownej łaski, trzeba mieć jedynie sumienie osiągnięte przez bezkompromisową prawdę Bożą. Ci, którzy powiedzieli do prawdy, my jesteśmy winnymi, byli w stanie pojąć również cudowne słowa łaski, to nie wy mnie tam posłaliście, lecz Bóg, dusza, która wypowiedziała nad sobą wyrok potępienia, jest w stanie pojąć i docenić miłosierdzie, Boże, udzielające przebaczenia.